Stara baza wojskowa już od dawna utraciła swój urok oraz wyposażenie oddające charakter temu miejscu. W 2009 roku teren został przejęty przez państwową firmę i wydzierżawiony do służby imigracyjnej. Dziś już większość tych budynków jest pusta. Jednak po krótkim spacerze dotarliśmy do basenu, który z jednej strony był strzeżony kamerami przemysłowymi. Po kilku minutach znaleźliśmy inne wejście i weszliśmy do środka. Naszym oczom ukazał się basen, obrośnięty bujną roślinnością. To był szok dla nas. Zresztą zobaczcie sami. Jest tam kamera, biała. No właśnie, nie wiem, czy jest kamera, czy nie. Biała kamerka, no. Wiem. Nie wiem, czy iść tam, kurwa. A, no nie wiem, czy jest kamera. A jak się coś włączy, jakiś alarm? No to nie, ostrożnie, na razie nie wchodzimy, tylko podchodzimy. Trzeba zobaczyć, czy to jest kamera. No jest biała tam w rogu. To jest... Na nas nie jest kamera, tylko na samo wejście, nie? Tak. Nie, to jest czujka, to nie jest kamera. I to jest basen, zobacz. No. Kurwa. Człowieka czy kamera? Albo lampka. Stara. Co to? Czujnik. No człowieka. Ja pierdolę. Nowe, zamocowane. Ale nie miga. Co? Nie miga. Kto nie zdykuje? Czekaj, spokojnie. Nie wiem, co to kurwa jest. Pięknie w dole ten bas. Nie chcę mi się biegać. Nie będziemy biegać, ja wejdę i ty patrzysz, czy coś się... Stój. To czujnik ruchu chyba. No. No dobra, ja wejdę, chwilę nagram. Jak się zapali, to wychodzimy po prostu. Znajdujemy się na opuszczonej bazie wojskowej, a to jest basen, który wybudowano chwilę po powstaniu właśnie tej bazy. Zobaczcie, jak wygląda teraz, jest po prostu niesamowity. Na razie nie widzę żadnej kamery. Słyszysz to, co ja? Nie jadą po nas?
Ty zobacz, tam są... To są jakieś zwłoki. Konia. Co? Zwłoki konia. Chyba konia. Basen wygląda naprawdę ciekawie. Warto było tu przyjechać na pewno. Jest niesamowity widok. Nie wiem, czy wchodzić tam na górę jeszcze. Tutaj nie ma nic ciekawego. Zegar. Zobaczymy, jak to wygląda z góry. Idzie Adam. Adam, nie skacz. Wow. Widzicie to, co ja? Zwłoki. Szkielet najprawdopodobniej koński. Masakra. No. Z basenu to by było tyle. Spróbujemy się jeszcze dostać na inne pomieszczenia tutaj. Być może któryś będzie otwarty i będziemy się mogli podzielić z Wami tym widokiem. A póki co zawijamy się dalej. Niestety nie udało nam się wejść do reszty obiektów, które były już zabezpieczone przez ochronę. Więc stwierdziliśmy, że na tym zakończymy eksplorację i udamy się do hotelu. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz wyjazd do Danii, a w przyszłości zamierzam zwiedzać więcej krajów Europy i pokazać Wam je na moim kanale. Zapraszam na następny film już za tydzień w piątek.